Hello everyone, Filipiński, witam was w kolejnym odcinku Tańczący z Nabami. Tak, będziemy sobie grać już tutaj drugi mecz naszej super ucieczki z brązu, można tak powiedzieć, brąz 5. Jestem na koncie właśnie Grzesia i będziemy sobie cisnąć. Tutaj zobaczcie, AD Carry, I play AD Carry 2, I play only AD Carry, bla 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 bla, okej. I tak, pick order for the win tutaj, no ale spoko. Pomyślmy sobie, gdzie by tutaj pójść, nie? Fiora, first pick. No to bardzo fajnie moim zdaniem. Mastery, lock in. No i to jest moc, to jest moc, to się rozumie. Okej. Okej, spoko. Ostatnio właśnie zadawaliście tam pytania odnośnie tego, czy można zagrać ze mną duo. To stwierdziłem, że nie, bo strasznie dużo osób by chciało tutaj zagrać. To byłoby po pierwsze nie fair, bo z jednymi mógłbym grać, a z drugimi nie. I do tego dochodzi fakt, że no to miałem sam się tutaj kierować. Nie chcę robić tutaj jakiejś serii, gdzie gram duo, bo to jest moim zdaniem bez sensu grać duo z jakimś kumplem, który ogarnia na przykład. To tak można wyjść, to bardzo łatwo. O, proszę bardzo, Fiora, Mastery, Tryndamur, jeszcze Sion, w ogóle wszyscy autoatakery. Dwóch ADKR. Jezu! Co tu się dzieje? Zobaczcie te instaloki. Raport. Yes. Holy shit. Ale przeciwnicy też nie mają jakiegoś super teamu. No, no, także. Co z tego będzie? Jestem ciekaw. Oh god. Moja kolej. Dobra, to nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Oni sobie pójdą we dwójkę. My pójdziemy sobie na mida elegancko. Będziemy chyba na Kazika. Czym można zgnąć Kazika? Kurde, Kazik jest akurat dla mnie mega silny. Więc. Akali byłaby spoko, ona dostaje Bęski. Coś, co dobrze by tu kierowało, to. Talon byłby spoko. Dużo osób mi pisało, zagraj Talonem, ale oni mają przewalony team. Malphite byłby tak naprawdę najlepszy na ich team. Ale nie jestem w stanie kierować. Weźmiemy sobie to. Żadnego apeka. To jest. To są fajne teamy. Jest moc. Jest śmiesznie przynajmniej tutaj. No. Po co jakiś magic damage? Nie słyszałem o tym. Ustawimy sobie tutaj jakieś 16. O, tu będzie taka moja stronka tutaj z masterkami. Ustawimy sobie tak, cooldown reduction. Coś takiego, tutaj dwa punkciki, tutaj pyk, pyk. I możemy A3 damy. I dodatkowo na tych ziomeczków przydałby mi się jakiś armor, magic resy. Czy to się w ogóle przyda? A, weźmiemy sobie. Dobra, także wszyscy wybrani, widzimy się w grze. Wziąłem sobie tutaj Talona. Wiem, że to jest totalnie bez sensu, tak się nie powinno robić, ale jestem ciekaw, czy w taki sposób to wykeruję, ponieważ tu wszystko jest randomowe. Jeśli będę miał czterech najgorszych graczy, a oni będą grać chociaż średniowo, to wiadomo, że 5 na 1 nie wygram tego. Ale zobaczcie, oni mają jungle, mają czterech takich adeków hardkorowych. Także, o tutaj wszyscy, puf. Wszyscy, oprócz mnie. Miss Fortune, dawaj. O, będę combo breakerem. God. Zobacz, oni nie mają dżungli żadnej. Jakiś armor masowy. Volibear bardzo często się tutaj buduje pod AD. Kiedyś widziałem właśnie na koncie właśnie mojego kumpla, że tam wolibery latają z latarnią, bo to jeszcze stara generacja, nie? W sensie no, ze starych buildów, o, z tego Moba Fire to jakieś stare buildy ludzie sobie ogarniali. To mieli latarnia, Warmog, Atma, Bloodthirster i biega ci taki wolimiś.
Sorry, dopiero teraz się wczytałem, ponieważ dostałem jakiegoś crasha. A tak przy okazji chciałbym powiedzieć, że ostatnio mam problem jakiś z kompem, coś mi działa nie halo. Więc jeśli ktoś się zna i wiedziałby czemu raz na jakiś czas mam jakiegoś freeza, że nie rusza się kursor, dźwięk jest taki bugowany, jest taki brum 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 brum. To byłoby spoko, ponieważ no nie wiem, nie mogę nagrywać momentami. Nie, Xin. O, dobry. Wyszło całkiem spoko. Trochę sporo straciłem ludzi, mam 2 miliony, on ma 6, dobra, nieważne. Ale chodzi tutaj o expa. Jest 1-2 ogólnie. Dobra, talonik nie jest taki mocny wbrew pozorom na pierwszych levelkach. To nie, on nie działa tak jak Kha'Zix czy jak Zed, że od razu wbijają i rozwalają. Zobaczcie, ma koleś przewagę runek. Ja to sobie powinienem przeżyć. Przeżyję. No, to zawdzięczam. Ja go sobie jeszcze zabiję zaraz. Okej. Także jeśli ktoś by mógł ogarnąć, pomóc mi w tym, to byłoby spoko. To się z dnia na dzień po prostu pojawiły jakieś takie bugi. Ale dobra, mniejsza o to, skupmy się na grze. Mógłbym sobie teraz złożyć jakiegoś armorka, ale nie. Polecimy sobie no, w czysty damage, wiadomo. Więc proponuję coś takiego. Będziemy tutaj burstować. Szkoda, że ten początek miałem taki, że straciłem sporo minionków, no. Bo miałbym jeszcze większą przewagę nad tym typem. No i zapomniałem teraz potów kupić, no ale mam jeszcze flachę. I mam cały czas ignite'a. What? Kaziu. Mały Kaziu. Muszę sobie jakoś radzić, żeby to odpuszować. Okej. Okay. Wziąłem tego talona, ponieważ od dawna nie prosicie o talona. Więc będzie talon. Dobra, nie ma się co tak bić z Kha'Zixem. Aha, on robi parę błędów. Warto sobie też spojrzeć na wroga, jak on tutaj ciska. Nie zdążyłem mu kół wcisnąć. Nie wyszło tak dobrze. O, ile on chlapotów, nie? Nie wiem, czy będę w stanie go zabić. O, tutaj jakiś gang Xina. Czyżby on miał warda, czy co? Nie wiem, co ty tutaj zrobiłeś, stary? No, i to jest definicja junglera na tym poziomie. A, jestem Xinzao! I co, on chce go dive'ować? Po co on tu przylazł? I troszeczkę... Banu my feeda, how much noob. Wiecie co, będziemy sobie to kierować, bo tak mider powinien robić, a szczególnie na takim elo. Będziemy sobie biegać. A. Nie chcę się bić na razie. O, jest Xin. Pięknie, ja zgarnąłem killa. No i cofka, chyba że... Nie, za dużo ich tu może być. No właśnie, idzie Kazia. Idzie Kazia. O, dobra. No, wyszło. Everything went better than expected. O, YOLO. Spaghetti lunese. KS. Ah. 3 KS-y, no to było wszystko moje. Sweetaśne dzieciaczki tutaj. Dokładnie. Będziemy sobie tak, skoro to jest taka gra na szalonym poziomie, pójdziemy sobie męskim talonem, że tak powiem. Czyli pyk, potek. A bez wardów, nie? Nawet niepotrzebnie kupowałem teraz tego mana pota. Jestem przyzwyczajony, że inaczej, ciężej jest troszkę na linii, więcej muszę W wykorzystywać. A tutaj nawet tak nie było. Tutaj od razu kile tutaj padają. Ostatni były LCS-y.
15 minuta, First Blood, zobaczcie, tutaj Xin wbita, no to jest wbita, zdejmuję kominiarę, rzucam smite'a w kanon miniona i puszuję ci linię, no i to jest właśnie jungler nowej generacji, Xin Zhao. Pozdrawiam cię, jeśli to oglądasz, wariacie. Dobra. By the way, jeszcze było dużo pytań odnośnie tego, że zagraję na moim koncie, ale ludzie, już mam konto i jest to bardzo fajne konto, więc nie zamierzam zmieniać go. Padnie? Kurde, nie wiem. O, god. Ja już jestem Rampage. Dobra, i zbieramy sobie staki. Uwielbiamy staczki. Dobra. Tutaj Master krwawi. Ma zły okres. Kurde, mógłbym spróbować go zabić. A, tu mógłbym mu Silence'a rzucić, ale... No nie podwierzą, nie? Nie warto. Aczkolwiek on ma blue buffa. Wiecie co, to jest... To jest łakomy kąsek dla Talona. No, krwawienie... 8... Yeah, baby! Talonem kiedyś sporo grałem, miałem nim 100% win ratio w drugim sezonie, tak mi się wydaje, 100% albo 80%, bo w sumie raz trollowałem grę. Dobra. Nieważne, ale sporo kiedyś grałem, bardzo fajnie się nim kierowało, aż w pewnym momencie go znerfili i zrobiło mi się smutno. Nikt nim praktycznie nie grał, zapomniana postać. A była naprawdę spoko. I w pewnym momencie, jak była era tych Black Cleaverów, nie? Co wszyscy składali po 10 Black Cleaverów. No to dostał małego nerfa, małego. Znaczy tak naprawdę na kół dostał bolesne nerfy. To jest, było niefajne. No i jest jak jest. Niestety teraz Stalonem. Biłbym się w niego, ale... Nie wiem czy mi się chce tak jakoś dive'ować go szczególnie. A sfarmimy to sobie. On może mi tutaj rzucić Alpha Strike'a i zabić mnie? No, dobra. Dobra, to był gong. Hardkorowy gong. 11-8. Dobra, ja tutaj się zajmuję. Przychodzi ktoś na mida, ja zabijam. Taki układ mi jak na razie odpowiada. Weźmiemy sobie teraz Bruta. I akurat będziemy mieli na moje ulubione budki. Sprzedamy sobie tego mana pota, on się raczej nie przyda. Niepotrzebnie w sumie go kupiłem, jak już mówiłem. Mech. Dobra, poczekamy jeszcze 10 golda. O, to jest też fajne. Pamiętajcie, żeby iść jak najdalej, jak się czekacie. No bo bez sensu teraz zaszczędziłem ze 3 sekundy. Zawsze coś, nie? To jest takie, taki mały protip. Nie warto tutaj... Od razu jak się teleportujecie do bazy, to stańcie gdzieś na krańcu fontanny. Dobra, i wbijamy. Okej, okay. Ja mam blue buff, ale jestem szczęśliwy, no taki blue buff. Taki piękny blue buff. Dla mnie, tylko dla mnie. O! Double kill? Czy trochę się cykamy? Master ma 6, może być trochę risky. Czemu oni tu tak odwykle siedzą? Dobra, sfarmimy to sobie jeszcze z W. Dwóch na midzie trzymam, no niby teoretycznie dobry układ, ale... Potrzebuję staków. Staks. Pójdziemy na topa. Tam pójdzie master, nie? A gdzie jest Tryndzioch? Dobra, spróbujemy na niego wyskoczyć sobie. A, jest i Tryndamer. Domn. No dawajcie buty piąteczki. Hajs się zgadza. To może być master, ale ja bym sobie z nim poradził. Okej, okay, czysto. Dobra. Odpuszczowałem. I lecimy teraz na tego. Będziemy tak sobie biegać przez całą grę.
Tylko trzeba puszować, bo na tych grach po prostu push wygrywa gry, nie? Więc tutaj nie ma sensu też tak. Trzeba się nafidować i potem to kierować. A Damniu, szybka bestia z ciebie. Zabiję go. Dobra. Ach, myślałem, że poleci za moim Xenem. Szkoda. No. Ten heal Mastera moim zdaniem jest troszeczkę zbyt silny, ludzie. Za dużo mu daje, jak... w sensie... z brakującego zdrowia, jak on jest na low, to ten heal go hardkorowo healuje i to jest silne. A już. Nawet nie wiem, czy potrzebny był ten Ignite, ale okej. Dobra, pyk. Zium. Aleluja. Nie żyje. Ach, no wyskoczył mi. SS powiedziała. No dobra, ale tutaj się nie patrzy na SS-y. No dobra, nic się nie, takiego złego nie stało. Szybszy powrót do bazy. Troszkę staków straciłem, ale nie miałem jeszcze 20, więc nie jest tak fatalnie. Ale najgorsze jest to. O. To było złe. To było głupie, strasznie. Oh god. Fedet Trynda. Fed. Nob. Report, please. To jest definicja idioty. Nie chodzi nawet o to, że Fiora nafidowała. W żadnym wypadku. Co, ile ma Trynda? 8 kili. No to sporo, faktycznie, ale... ale no kurczę. A, już biegnę do ciebie, skarbie. A, nie zdążyłem. Trynda. Dobra. Ach, tam kryty. Zabijemy go. Jest shutdown za niego. No myślałem, że jest shutdown za tego typa, więc flashnąłem, ale nie było bonusów. Trochę mi smutno. Dobra, spuszujemy to troszkę. O, mam blue buffa, jest git. O, jaki hajs na topie. Chciałbym być toperem. Ale dobra. Nie zdążę się wyfarmić, tak? Na tyle, żeby... zdobyć teraz tego Bloodfistera. Chociaż... Nie. Ja siedzę na tym idzie, bo tutaj zawsze jak ktoś przychodzi, nie? Na normalnej linii po prostu bym to spuszował. A tutaj do mnie przychodzą. Do mnie przychodzą fragi. Przyjdzie sobie master. O, Kazia. Mały Kazia. Ale report K, please. Nie wiem, na początku... jak miał jeszcze tą przewagę, to mógł mnie zabić. 150 golda, 140 dokładnie. To jeszcze sobie pofarmię. O, master. Masterius. Ej, teoretycznie Fiora chyba z Trindą powinna wygrać, tak mi się wydawało zawsze. Okej, będzie teraz hajs. No ale nie w tym wypadku, dobra, ich jest tam dwóch. Także lecimy po Bloodfistera. Ten build jest spoko, ponieważ przeciwnicy nie składają armora, więc nie potrzebujemy za bardzo Last Whispera jako pierwszy czy tam drugi item. Okej, oni mi tego nie spuszczają, znaczy wydaje mi się, że ten pan Zin obroni to. Aczkolwiek już widzieliśmy jego pro akcję, za którą by reportował wszechświat. Nie, ja mu pomogę. Dobra, proszę, nawet dostajesz killa, stary. O, ta się teleportowała tam, okej. I dobra, i co, trzeba teraz już zacząć to puszować. Pójdziemy sobie... mid jest niespuszowany, nie? Znaczy, o kurczę. Oni mi spuszowali mida, cwaniaki. Okej. Okay. Przy okazji jeszcze sobie przydałoby się troszkę nastakować tego Bloodfistera. Stax.
Okej. Okay. Mamy już tego mina, to w sekundę, nie? Jeszcze jakiś blue buff i... A, Fiora była na dwóch, to też nie ma co się dziwić, bo oni nie mają junglera. O, pięknie. Jestem bardzo szczęśliwy z tego blue buffa. Dobijemy wszystkie, bo wiemy, że będziemy mieli kontrolę nad tymi blue buffami. Zaraz to wszystko będziemy pushować i starać się jakoś kończyć nawet tą grę, nie? Kurczę, Fiora. Piękniejsza od Majora. O, zabiła. Dobra, ja staram się tu pushować. Stakować BT. Zobaczcie, autoatak Q. Autoatak. Tak można w miarę szybko to spuszować. Nie wiem, czy bym wbił double killa. Pójdziemy sobie do Miss Fortune. Bo tutaj się zapowiada fajna imprezka. A do Miss Fortune Caitlyn, przepraszam. Nie zapominajmy o drugim AD Carry. Dobra. To Asię to bym tak rozpuścił, patrzcie. O, bum. Dlatego wziąłem sobie talonka, bo to, oni mają i tak wszystkie papiery. O, report Ash, bo zabił ją nafidowany talon. No tak, myślę, że to jest logiczne. Dobra, ale nie wiem, czy chcę tutaj... Tam jest Wolimiś, więc może to wytankować. Wolimiś to akurat bardzo fajny pik u nich. I co, teraz może jakiegoś smoczka zrobimy, co? O, ta, ten Trynda. Ten Trynda to akurat jest niefajny tutaj na nas. Zabijemy go? Dobra, trzech. Nie, spoko, wszystko jest git. Okej, okay, ona ma... Zobaczcie, 17 staków już. Czyli damage... Damage się zgadza. Bzium. Pyk. Okej, okay, teraz jakiś Last Whisper sobie polecimy. Chociaż nie. Przed tym jak wrócę... Chodź na topie! Biegnę. Zanim się wrócę, uzbieram sobie jeszcze 250 golda. Polecimy sobie Last Whisper. I potem możemy złożyć... Możemy sobie złożyć nawet defensywny item, bo... Nie zbawi mnie jakoś. Okej. Ale to później. Jakiś Stormail, to jest dobry item. To będzie idealny item. Tani, skuteczny. Coś takiego będzie git. Ej, nie było mnie przez sekundę, ziomeczki. Dobra, 2500. Wytufy lag. A. Dobra, niech oni tutaj na spokojnie. Ile jest? 5. Dobra. Tutaj już i takie mamy wieży, więc spoko. Ten Xin jest. No, ten Xin. Ok, więc coś takiego. Można sobie złożyć na talonka. Hydra jest całkiem śmieszna od biedy. Mall of Malmortius nie na tą grę, ale też spokojitem. Wiadomo, GA Trinity Force jest też fajne. O. Chcesz mnie przerzucić, wali? Oj, jaki slow. Dobra, chyba już mamy nastakowane na fulla, no. Dobra. Cześć, stary. Cześć, stary wariacie. Ej, on ma buffa. Ale ich tu jest sporo. Ale co nie znaczy, że ich sobie nie zabijemy tutaj. No tutaj musiał... Jaki brudny KS, nie? Sorry. Nie, no nakład, że mi jakoś nie zależy. Sorry. Nic nie straciłem. Jakby mi zestylował pętę, to spoko, ale... Kwadr się nie liczy za bardzo już. Dobra, Tryndziocha nie będziemy dajwować. O! Ja nie mam ulta. Jestem na hita. Ale Miss Fortune go spokojnie zabije. Dobra. Nie chcę stracić staków, bo to jest... To by mnie bolało. Ech, dobra, będę wracać. O, dejam. Strasznie mam mało wszystkiego. Dobra, tam zdycha tylko MF-ka. The cycle of life and death. O, shit, jestem na ku. Dobra, zabijemy go. Chociaż nie.
Nie dajmuję. Dobra, to recall. Co oni tutaj robią? Zobaczcie. What the fuck, ci ludzie, tak ten kajcik. Sobie pośmigam tutaj w lewo, w prawo. Pokręcę się. Cwaniaczek. Hydra czy co? Black Cleaver nie jest jakoś mi tutaj potrzebny. Albo dobra, złożymy sobie Black Cleaverka, bo akurat jest na niego hajs, no przeznaczenie, moim zdaniem. AD się zgadza powoli. 429 w 23 minucie, no to niezły score. Jeszcze złożymy sobie jakąś hydrę i Thornmail. Teraz polecę sobie Thornmail, żeby nie paść na dwa hity, nie wiem. Nie, tylko być na 4. To mi dużo... będzie przydatne, nie? Baron. A ja bym sobie to spuszował, bo tu nikogo nie ma. Smok. Takie, no, może to, a może to. Nie jestem pewien. Jestem leniem, tego jestem pewien. Dawajcie. O! To tam ten sam Trynda bez ulta. A dobra, jednak Trynda z ultem. Czy jest tu jakaś Joanna? Joasiu! O! Zrekolowała? Nie. Dobra. Ja bym się wylajstilował troszeczkę. O, jak widzicie, taka w miarę łatwiejsza gierka. Znaczy dla mnie, bo dla mojego teamu może niekoniecznie. O! Dobra. Pamiętać trzeba, że push wygrywa tą grę, a nie bieganie za fragami. Chociaż no to ułatwia. Zium. Dobra, jeśli można, to prosiłbym o pushowanie. O, mam już, my już znowu ulta. 36 sekund cooldownu, elegancko. Co, ziomeczki? Chcecie się klepać? Weźmiemy sobie rydzika, ty, może jest. Zobaczymy. Jest. Elegancko. Tylko fajnie, jak ja bym go dostał, nie? O, pięknie. Strzelam sobie butle, coś jeszcze kupię. Albo nie, Thornmail, bo jest idealnie na Thornmaila. Znaczy, jak sprzedam, to to będzie aż troszeczkę za dużo hajsu. Ale, o. To jest tani item, a bardzo efektowny, wbrew pozorom. No, na klikacz, nie? No, takiego masterka na Tryndziocha, na Kazika. Aszka też będzie ucierpi na tym. Będzie git. Taki jeden itemek mi wystarczy. Wiadomo, w tym fajcie fajnie mieć tutaj jakiegoś Omena. Jakieś Frozen Hearty, te bajery, nie? Ale po co to komu? Ludzie. O, tutaj się tak bije. Ziom. Wszystko się rozpuściło. Dobra, dajcie, puszujemy tego bota. Dum 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 dum. O, ten dziaszek. Dobra, Tryndy się boję, bo nie mam ulta, nie? A, zobaczcie, tutaj jest znowu all mid. No właśnie, on ma tego ulta. I tego się bałem. Chociaż mogłem jej to stankować, ale dobra. Nie wiedziałem, co ten Trynda chce zrobić. Myślałem, że ona też się odwróci i zacznie bić i... coś poucieka z tym E, nie? Ale dobra. Och, ale to mnie denerwuje. All mid i przez całą grę all mid. Jakby nie było innych linii. To jest bez sensu. Trynda kilme. To jest prośba? Stwierdzenie? Nie wiem. Trynda kilme. No i tu jakby na Alu jeszcze napisał, że jest jakimś samobójcą, to okej. Okay. Asiu, co ty robisz? Malutka, no nie rób tak. Rób takich akcji.
Dobra. Trynda ma ulta? A zresztą. Ziup. Mogłem sobie złożyć jeszcze jednego Bloodfistera dla Becky. Żeby mieć 536. Sporo adeków. Plus Baron, plus Red Potka. A zostawimy Kina. A on żyje? Do mnie! Charge'uj się na mnie, cwaniaczku. O mygy. Fiora napisała. 3200. Można Infinity sobie złożyć, to jest fajne, śmieszne na talonie. Tylko to zazwyczaj składałem w wypadku, gdzie idę full damage. I zamiast tych dwóch itemków mam Trinity Force plus Trinity Force plus Infinity. To też jest śmieszne połączenie. Ale nie, no dobra, zostańmy już przy tym. Mógłbym sprzedać właśnie te buciki, ale dobra. 3600 golda. A, pyk, pyk. Ale wszystko się rozpuszcza. What the hell? No tutaj nie miałem... Tutaj ludzie byli wszyscy na podobnym poziomie, nie? Więc ta gra była w miarę ogarnięta. Dało się tutaj już coś ugrać. Bezproblemowo kierować. No ale dobra. Widzimy się w następnych odcinkach Tańczący z Nobami. Jeśli jeszcze pamiętacie, to o tym jak naprawić tego kompa, to możecie dać znać. Na PW czy coś tam. No i dobra, widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, ludzie.